Raport zaprasza Monika Taranczewska. Witam i zapraszam na wiadomości z województwa śląskiego. W dzisiejszym raporcie zobaczą Państwo między innymi powrót pogórników w kopalni kawy Kapniówek, pomoc dla Ukrainy przekazana w Czerwionce Leszczynach, kolejna wizyta premiera Mateusza Morawieckiego na Śląsku. W sobotę 4 lutego rozpoczął się pierwszy etap akcji poszukiwawczej w kopalni kawy Kapniówek, która ma na celu dotarcie do 7 zaginionych górników. Przypomnijmy, do wybuchu metanu doszło w kwietniu zeszłego roku. Wtedy życie straciło 16 górników, a 7 wciąż uznawanych jest za zaginionych. Akcja ratownicza podzielana została na 2 etapy. Etap pierwszy rozpoczął się w miniony weekend. Następnie ratownicy po zaginionych górników wrócą dopiero w drugim etapie. Czas przygotowania może potrwać od 4 do 6 miesięcy. Wczoraj w Czerwionce Leszczynach doszło do przekazania darów dla Ukrainy. O pomoc dla Dubna wnioskował mer Wasyl Antoniuk, który podkreśla, że bardzo ważne w tym momencie dla miasta są agregaty prądu. Do Dubna przesiedlonych zostało tysiące osób, między innymi z Chersonia, Charkowa czy Dnipra, a Ukrainie nadal potrzebna jest każda pomoc. Spotkanie, ta uroczystość to jest pochodna spotkania, które odbyło się w grudniu, gdzie przedstawiciele miast partnerskich odpowiedzieli na apel mera Dubna, Wasyla Antoniuka, o potrzebie generatorów prądu, urządzeń, które są niezbędne dzisiaj do funkcjonowania społeczeństwa ukraińskiego, które jest pochłonięte wojną. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać. Burmistrz Bad Zachsy Daniel Kładę osobiście przekazał 5 generatorów. Dzisiaj przywieźliśmy 4 całkiem nowe generatory i 1 używany. W zeszłym roku zebraliśmy około 7 tysięcy euro darowizn od mieszkańców. Jesteśmy tu już 4 raz. Poprzednio przywieźliśmy jedzenie, opatrunki, ubrania dla Ukrainy. Miejsca, do których trafią agregaty, to tak zwane punkty niezłomności, gdzie mieszkańcy mogą doładować swoje urządzenia mobilne, tak aby utrzymać kontakt z najbliższymi. Jest to również miejsce, w którym można się ogrzać. Niestety, jak podkreśla mer Dubna, miasto przez 16 godzin jest pozbawione elektryczności. Sytuacja na razie jest skomplikowana, ponieważ są wielkie przerwy w dostawie prądu, a całe pieniądze zebrane przez miasto w zeszłym roku zostało przekazane na wojnę, a to nie są małe pieniądze. Wszyscy na wojnę, a to nie małe pieniądze. Gmina, jak i jej mieszkańcy przekazali również żywność dla żołnierzy. Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje wizytę na Górnym Śląsku wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem. Udali się do Dobieszowic, gdzie wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wszyscy wiemy doskonale, że wykluczenie komunikacyjne to wykluczenie społeczne, a my nie chcemy ani jednego, ani drugiego. W poniedziałek 6 lutego w Dobieszowicach w gminie Bobrowniki odbyła się konferencja z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, którzy mówili o szczegółach tegorocznego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Drogi, infrastruktura komunikacyjna, drogowa to krwioobieg gospodarki, to kładziemy przede wszystkim nacisk na to, że nie tylko te główne arterie mają się liczyć. Mają się liczyć również wszystkie drogi gminne i powiatowe. Tylko od 2019 roku przeprowadziliśmy 12 tysięcy inwestycji. Nie liczymy tych, które będą wkrótce przy ogłaszanych kolejnych programach realizowane, tylko te, które są już w realizacji lub zrealizowane. 12 tysięcy, ponad 18 tysięcy kilometrów dróg nowych, wybudowanych, modernizowanych bądź remontowanych. To ponad 5 razy, szanowni państwo, obwód granic Polski. To taka wielkość. Ale też to, co najbardziej mnie cieszy, to fakt, że z tymi naszymi inwestycjami schodzimy
do Polski lokalnej. W 2023 roku w ramach tego funduszu planowana jest budowa lub przebudowa prawie 3000 km dróg w całej Polsce. Liczba ta obejmuje ponad 1500 km dróg powiatowych i 1300 km dróg gminnych. Województwo śląskie otrzymało na ten cel ponad 303 miliony złotych. Od momentu, kiedy funkcjonuje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, kiedy wspiera samorządy w przebudowie, budowie, naprawie dróg gminnych, powiatowych, często budowie chodników, bezpiecznych przejść dla pieszych, bezpiecznych skrzyżowań, ale to kilkanaście tysięcy budów, na której pracują, które realizują, wykonują polskie firmy, małe, średnie przedsiębiorstwa właśnie z tych powiatów, właśnie z tych gmin, gdzie realizowane są inwestycje drogowe przy wsparciu, dużym wsparciu środków rządowych. Miejsce nie było przypadkowe, ponieważ jedna z ulic w Dobieszowicach powstała w ramach tego właśnie programu. Ponadto w samych Bobrownikach zostanie zrealizowana inna realizacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przebudowa ulicy Słowackiego za ponad 6 milionów złotych. Gdyby nie to, nasza gmina nie miała szansy, by zrealizować inwestycji za 12 milionów. Taka droga jak ta, która za nami, ona jest również istotna z innego punktu widzenia. To bezpieczeństwo mieszkańców sąsiedniego sołectwa, które z jednej strony otoczone jest tamą, a z drugiej strony drogą, która może być w przypadku zerwania tej tamy zalane. Więc tak naprawdę ta droga to jest dla nich bezpieczeństwo. Każda gmina, każdy człowiek jest dla nas równie ważny. Chcemy, żeby wszyscy mieli możliwość pozyskania nowych inwestycji, nowych inwestorów, przedsiębiorców, którzy przecież nie przyjadą, jak będą dziurawe drogi. Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w miejscowości Karchowice w powiecie tarnogórskim. Potrącona została 22-letnia kobieta, której życia nie udało się uratować. W sobotę około godziny 19 doszło do wypadku drogowego na ulicy Wiejskiej w Karchowicach. Doszło tam do potrącenia 22-letniej kobiety, która mimo podjętej akcji reanimacyjnej przez ratowników poniosła śmierć. Na miejscu pracowali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego pod nadzorem prokuratora oraz technika kryminalistyki, którzy zabezpieczyli wszystkie ślady wypadku. Decyzją prokuratora ciało kobiety zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, a my zatrzymaliśmy 49-letniego mieszkańca Zawady, który kierował dostawczym Fiatem i był pod wpływem alkoholu. Ponadto w jego policyjnej kartotece widniał zapis, że mężczyznę obowiązywał zakaz prowadzenia pojazdów. I trafił do policyjnej celi. O jego dalszym losie zdecyduje prokurator i sąd. Policjanci z katowickiego Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju prowadzą śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej powiązanej ze środowiskiem pseudokibiców jednego ze śląskich klubów piłkarskich. Funkcjonariusze Śląskiego Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami z Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju przy wsparciu funkcjonariuszy CBŚP z Wrocławia przeprowadzili działania, podczas których zatrzymali 5 osób w wieku od 26 do 35 lat mieszkających na terenie Jastrzębia. Dodatkowo jedną 21-letnią mieszkankę Jastrzębia-Zdroju doprowadzili do prokuratury na czynności zakładu karnego, gdzie przebywała. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli substancję chemiczną przekazaną do specjalistycznych badań, a także dokumenty i sprzęt elektroniczny. Podejrzanych doprowadzono do prokuratury rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej, popełniania przestępstw narkotykowych, w tym także wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków psychoaktywnych. Jednemu z podejrzanych, 32-letniemu mężczyźnie, prokurator przedstawił zarzut kierowania gruźb wobec kobiety. Podejrzany zagroził połamaniem nóg tej kobiety pałką teleskopową, jeśli pokrzywdzona nie będzie rozprowadzać narkotyków dla grupy przestępczej. Jednak to nie jedyne zarzuty, które usłyszał 31-letni jaszczębianin. Ponadto zatrzymany usłyszał zarzut kierowania gruźby wobec mężczyzny w celu wpłynięcia na treść składanych przez niego zeznań. Tutaj chodziło o to, aby mężczyzna zmienił swoje zeznania i fałszywie zeznał, że dotychczasowe wyjaśnienia w tym postępowaniu zostały wymuszone m.in. przez funkcjonariuszy CBŚP. Decyzją sądu 5 podejrzanych trafiło do aresztu. Za wprowadzenie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi im kara do 12 lat więzienia. Od początku śledztwa, które jest prowadzone od ubiegłego roku, w tej sprawie występuje już 25 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 70 zarzutów. Warto nawet dla potomnych, dla dzieci, dla młodych. Ja już mam swoje lata, także
To, co zostawię, to będzie niezapomniane chyba. Powstanie styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Jeszcze tego samego dnia mieszkańcy Zagłębia Dąbrowskiego dowiedzieli się o tej insurekcji od kolejarzy po przyjeździe opóźnionych pociągów z Warszawy do Sosnowca. Bo pamiętajmy, że właściwie historia Sosnowca, można powiedzieć, zaczyna się w roku 1859, kiedy wybudowano widoczny tutaj dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej, a już 4 lata później to miejsce wchodzi na mapę historii Polski właśnie za sprawą wydarzeń roku 1863. Ten dworzec, komora celna, zostały zdobyte przez powstańców styczniowych, a efektem tego sukcesu jest wyzwolenie całego regionu Zagłębia Dąbrowskiego spod władzy rosyjskiej. Był to jedyny region wyzwolony całkowicie spod rządów rosyjskich w czasie powstania styczniowego. Choć wolność ta trwała tylko 3 tygodnie, to pozostawiły one trwały ślad w mentalności Zagłębiaków. Mimo że Rosjanie ostatecznie odbili Zagłębie Dąbrowskie po klęskach powstańców. Bardzo często gdzieś tam słyszy się, po co były walki, a po co powstania, nawet o powstaniu warszawskim tak się mówi. No bo rzeczywiście bardzo często one kończyły się tragicznie. Ludzie ginęli, przegrywaliśmy, ale myślę, że właśnie bez tych zrywów, bez tych chwilowych takich momentów, w których ludzie się jednoczyli, wierzyli w to, że ta Polska przetrwa, no byłoby ciężko te setki lat zaborów i braku niepodległości przetrwać, a Polacy przetrwali. I myślę, że to właśnie duża zasługa, między innymi na przykład powstania styczniowego. Dworzec kolejowy w Sosnowcu zyskał nową nazwę. To Plac Powstańców Styczniowych. W miniony weekend właśnie na tym placu odbyła się rekonstrukcja bitwy o Sosnowiec, a pod wmurowaną w budynek tablicą złożone zostały kwiaty, odczytany został apel pamięci oraz oddana została salwa honorowa. Część oficjalną zakończyła defilada wojskowa. Na coś takiego to trzeba było, warto było czekać całe życie, powiem Państwu, zobaczyć to, historycznie to przeżyć. Każe, to jest coś wspaniałego po prostu, że Sowiec nie poddał się Moskalom i dał, pokazał swoją siłę właśnie i patriotyzm. Także i pokaz był bardzo świetny, także no po prostu nie żałują ci, co nie byli, jednym słowem. Bardzo ciekawie przedstawione, także naprawdę podobało nam się. Bardzo fajne. To nie tylko heroizm tych walk jest tym, co powinno nas uczyć patriotyzmu, ale także i takie codzienne, można by powiedzieć, jak czasami się mówi, taka codzienna praca dla Polski. Przede wszystkim rozbudza to postawy patriotyczne społeczeństwa, nawiązuje do chlubnych tradycji oręża polskiego, powoduje to, że jesteśmy dumni z osiągnięć naszego narodu i jeszcze jest takie przesłanie, że ci wszyscy, którzy zaczynają z nami, próbując nas podbić, spotykają się z ogromnym sprzeciwem, walką i niezłomną wolą. Na zakończenie serwisu tradycyjnie zapraszam Państwa na najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Zmarł Szymon Wesołowski, trener Bongo Futsal Niemodlin. W styczniu został trenerem reprezentacji Polski niesłyszących w piłce nożnej i futsalu kobiet. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. O sytuacji poinformowało Europejskie Centrum Sejsmologiczne. Liczba ofiar w Turcji i Syrii przekroczyła już ponad 1000 osób. Ratownicy i mieszkańcy poszukują ludzi uwięzionych pod gruzami. Amerykańska administracja do spraw bezpieczeństwa transportu TSA na Instagramie pokazała, jakie nietypowe przedmioty mogą przewozić pasażerowie, nawet nieświadomie. Jednym z nich był mężczyzna, który nie wiedział, co znajduje się w jego podeszwach. Kupił on używane buty. Mężczyzna chciał przejść kontrolę bezpieczeństwa na jednym z lotnisk w USA. W podeszwie butów ukryte były naboje. W dzisiejszym raporcie to już wszystko. Za chwilę na naszej antenie program Goście Dnia, w którym Martyna Nowicka-Wilk porozmawia z prezydentem Śląskiej, Michałem Pierończykiem, na temat 100 dni panowania w mieście oraz o budżecie, w którym udało się zagospodarować pieniądze na rudzki sport. Zapraszam serdecznie do oglądania, a za dziś dziękuję i do zobaczenia.